Hej, witam Was serdecznie na moim kanale, w moim nowym filmiku. Ciąg dalszy walki ze światłem, pora rozpocząć kolejne starcie. Mam nadzieję, że dzisiaj słońce będzie dla mnie o wiele bardziej łaskawe i ten filmik wyjdzie lepiej doświetlony niż moja ostatnia recenzja, która była niezwykle ciemna i troszeczkę mi się to nie podobało. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o książce bardzo mocnej, prawdziwie hardkorowej, która totalnie skradła moje serce. I od razu zaznaczę, że nie jest to książka dla każdego. Myślę, że jest ona zdecydowanie dla czytelników pełnoletnich, a do tego też nie każdemu się spodoba, bo to jest specyficzny rodzaj literatury. Jest to książka polskiej autorki Gai Grzegorzewskiej, zatytułowana Betonowy Pałac. Totalnie mnie ta powieść zachwyciła. Jest to moje pierwsze spotkanie z tą autorką i chętnie zakupiłabym jej inne powieści, o ile byłyby one dostępne w regularnej sprzedaży. A póki co nie ma do druków i książki Gai Grzegorzewskiej krążą po Allegro w zawrotnych cenach, także raczej na nie mnie nie stać, ale liczę, że kiedyś zrobią do druki, sobie je zakupię. Póki co muszę się zadowolić Betonowym Pałacem, a jest to kawał zacnej literatury, także bardzo się cieszę, że posiadam tę książkę. Akcja tej powieści osadzona jest w Krakowie, ale nie jest to taki Kraków, jaki możecie znać z przewodników turystycznych. Jest to Kraków zły, niebezpieczny, posępny, ponury, mroczny, okropne miasto, przesiąknięte różnego rodzaju dewiacjami, zboczeniami. Mamy tutaj kazirodztwa, pedofilię, seryjne morderstwa, przestępczość, narkotyki. Tutaj nawet takie z pozoru ładne lokacje jak Planty, czyli założenie ogrodowo-parkowe, jest przedstawione z najgorszej możliwej strony. To znaczy mamy tu przedstawione z perspektywy ćpunów, narkomanów, od których każdy turysta może kupić tanią podróbę kokainy, tak zwanego krokodyla, który pozbawić może skóry z twarzy bądź nogi, także jest dość nieciekawie. I do tego Krakowa po 2 latach powraca główny bohater powieści, tak zwany profesor. Wraca do Krakowa z Wysp Dziewiczych, 2 lata go nie było, z Krakowem wiążą go niezwykle bolesne wspomnienia. Po pierwsze, on był związany dość silnie z organizacjami przestępczymi, z takim przestępczym półświatkiem, no i tam się dokonał swego rodzaju przewrót, obalili tam władzę pewnego bossa osiedlowego, z którym on był związany, zrobiło się dość nieciekawie, dość niebezpiecznie, główny bohater narobił sobie przypałów i to właśnie był powód, dla którego musiał opuścić Kraków, ale też tu miał takie bardziej osobiste problemy związane z, powiedzmy, miłością jego życia, bądź było miłością jego życia, Julią Dobrowolską, piękną pani, to jest piękna pani detektyw, która ma dość obrzydliwą bliznę na twarzy i ta blizna jest również związana z ich związkiem. To wszystko się wyjaśni w dalszej części historii. I tu muszę powiedzieć, że ta cała relacja pomiędzy głównym bohaterem a Julią Dobrowolską jest przesiąknięta niezwykłą namiętnością, złością, ale też wielkim złem, wielkim grzechem, także ona jest taka no, niepewna, jest to takie balansowanie na krawędzi. Dość dziwna relacja, dość kontrowersyjna, ale nie będę Wam wyjawiać jej istoty. To się okazuje w sumie na początku książki, ale nie chcę o tym mówić, bo myślę, że z przyjemnością dowiecie się sami, o co w tym wszystkim chodzi, jeżeli zdecydujecie się sięgnąć po tę książkę. No i profesor wraca do Krakowa, który jest odmieniony, Julia ma narzeczonego, a na osiedlu władzę sprawuje inny człowiek, tak zwany opiekun, który jest takim psychopatą, wariatem i jest też dość specyficzny. On mieszka w tym tak zwanym betonowym pałacu, tam ma swoje mieszkanie, które jest urządzone całkowicie na biało. On też ubiera się całkowicie na biało. Ma na imię Gabriel, ksywę ma opiekun. Otacza się tylko i wyłącznie najgorszymi psychopatami. I oczywiście Łukasz musi, czyli główny bohater, ten profesor, musi się stawić do Gabriela. Okazuje się, że Gabriel ma do jego sprawę. Otóż zaginęła jego żona, przepadła jak kamfora, nikt nie wie, co się z nią stało. Jego żona to była naprawdę piękna kobieta, miała na imię Sophie, no i zaginęła. Nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo, czy ktoś ją porwał, czy sama od niego odeszła, nie ma żadnych tropów. Opiekun chce, żeby profesor znalazł jego żonę.
Nie wiadomo dlaczego wyznaczył go sobie na detektywa. Profesor w sumie nie chce, ale musi, także podejmuje się tej sprawy. I książka trzyma w napięciu do ostatniej strony. Mamy tutaj bardzo dużo zwrotów akcji. Czasami nam się wydaje, że wiemy już, co się dalej okaże, ale okazuje się, że tak naprawdę nic nie wiemy. Jednym właśnie z motywów kryminalnych jest to zaginięcie Sofii, ale mamy też tutaj drugą sprawę. Otóż w Krakowie grasuje seryjny morderca, obrzydliwy. Seryjny morderca, który zabija w każdej dzielnicy jedną kobietę, a zwłoki masakruje w obrzydliwy sposób. Także jest tutaj też sprawa rzeźnika, seryjnego mordercy. Książka jest świetna, bo ma świetnie zarysowane postaci. Te postaci są przerysowane, ich cechy są wyolbrzymione, ale są one świetnie nakreślone i bardzo dobrze się to wszystko czyta. Do tego świetnie jest tutaj przedstawiony Kraków. Cała jego topografia. Jeżeli ktoś dobrze zna Kraków, bo tu mieszka, czy jest jego pasjonatem, to myślę, że z przyjemnością będzie sobie wyobrażał akcję tej książki właśnie na krakowskich ulicach, bo to jest wszystko do zlokalizowania, świetnie jest to opisane, także możemy sobie te wydarzenia wpasować w plan miasta. Mamy tutaj właśnie planty, różnego rodzaju ulice, bary, speluny, wszystko jest tutaj świetnie opisane. Niektóre bary są podane też z nazw, co jest też ciekawe. Też podoba mi się ta okładka, to muszę Wam powiedzieć, jest na niej jubilat. I tę książkę kiedyś sobie wzięłam pod Wawel i czytałam ją pod Wawelem, mając na horyzoncie jubilat. Także miałam jubilat na okładce, jubilat na horyzoncie i to było niesamowite wrażenie. Nawet zrobiłam zdjęcie i umieściłam Wam na Facebooku tego właśnie widoku okładki i jubilatu w tle. Coś wspaniałego. Książkę zdecydowanie Wam polecam. Jest pełna akcji, pełna napięcia, pełna takiego zła, różnego typu wypaczeń. Jak już mówiłam, to tu te wszystkie relacje są naprawdę czasami wręcz chore i czyta się to no, z przerażeniem i czasami z obrzydzeniem, ale to wszystko naprawdę tworzy spójną całość, wciągającą całość. To jest takie mroczne bagno, do którego człowiek wchodzi z pełną świadomością i nawet z pewną przyjemnością czyta się o tych wszystkich strasznych rzeczach. Jest to takie zło, które fascynuje, ale takiego zła wolimy doświadczyć chyba tylko i wyłącznie w filmie bądź na kartach powieści. Myślę, że nikt by z takim złem nie chciał spotkać się w realu. Tutaj Kraków jest jednym z bohaterów książki. Jest miastem, które żyje, miastem potworem, które po prostu pożera i dotyka mieszkańców złem, od którego nie ma ucieczki. Świetna książka, bardzo mocna. Naprawdę świetnie się ją czyta i zdecydowanie ją polecam, ale jak wspominałam, nie jest to książka dla każdego. Też dodam tutaj coś, niecoś na temat języka, który jest niezwykle rzeczywisty, mocny, wulgarny. Także jeżeli nie lubicie książek, które są przesiąknięte wulgaryzmem, to raczej nie ma sensu chyba pod tą książkę sięgać, ponieważ no, tutaj jest dużo takich kolokwializmów, wulgaryzmów, jest napisana takim mięsistym, żywym, osiedlowym językiem. Ale to dodaje tylko tej historii autentyczności. Myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że zdecydujecie się sięgnąć po Betonowy Pałac. Jest to bardzo dobra polska książka. Z mojej strony to wszystko. Ja się z Wami na razie żegnam. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Do zobaczenia w kolejnym. Pa, pa!